Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Tym razem będziemy recenzować wąż, który bardzo jest przydatny w takie temperatury, jakie panują na przykład teraz w tym momencie, ponieważ mamy prawie 30 stopni w cieniu, więc jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Mianowicie jest to wąż, który nazywa się Hookah Eye Steady Agger i jest on firmy Kaja. Jak widzicie, to jest dokładnie tak, jak nam przychodzi ten wąż, czyli w strunowej, takiej dużej jakby siateczce. I tutaj mamy napisane Agger i Made in China, co wcale nie musi oznaczać nic złego. Zobaczymy, ja dopiero ten wąż dostałem, tak więc będę go testować specjalnie dla Was. Jest to mianowicie wąż, który chłodzi Wam dym, a już Wam prezentuję, jak to chłodzi przede wszystkim. W całym zestawie mamy wąż oczywiście, dwa wkłady chłodzące, które wyglądają mianowicie tak, i jedną uszczelkę, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ uszczelek nigdy za wiele, ponieważ różne fajki mają różne adaptery, tak więc to jest bardzo dobry pomysł. Więc mianowicie tak, wąż jest koloru białego. Jak widzicie, jest troszeczkę sztywny jeszcze, ale to jest praktycznie każdy wąż, który jest w miarę gruby i dobrej jakości, dopiero po kupnie będzie sztywny, ponieważ, no wiadomo, leży on w magazynie i nikt go nie używa, ale pod wpływem temperatury i pary wodnej on z pewnym czasem się jakby troszeczkę bardziej zmiękczy. Mianowicie wąż ten ma za zadanie chłodzić nam dym, ponieważ jak widzicie, tutaj mamy ustnik i on jest rozkręcany na gwint. W ten sposób. Mamy tutaj o-ring przy tym gwincie. Widzicie? I jest tak. To jest niestety plastikowy gwint. To jest gwint jakiś metalowy albo miedziany. Nie wiem dokładnie, chociaż myślę, że miedź by była troszeczkę za bardzo miękka. I tak, jak widzicie, nie skrzypi nic, ponieważ przesmarowałem sobie to już lekką kapką oleju i Wam to również radzę ze wszystkimi gwintami nowych fajek. Jak widzicie, tak mniej więcej to wygląda. To jest odłączany ustnik. Tutaj mamy grawer Agger i mniej więcej prezentuje się to tak. Mamy wkład, który idzie tutaj i po skręceniu ten wkład powinien nam chłodzić dym, który trafia właśnie do tego ustnika. Jak widzicie, ustnik jest bardzo szeroki na wejściu, jak i wyjściu. Myślę, że porównywalnie do Namora, którego zupełnie przez przypadek mam tutaj ze sobą. Nawet podejrzewam, że jest troszeczkę większy. Namor jest troszeczkę krótszy od tego węża. Ten wąż ma 170 cm. Jak widzicie teraz, no nie mogę niestety Wam pokazać całości, ale musicie mi uwierzyć. Wąż biały Agger jest dłuższy od Namora. Jest trochę grubszy, więc powinno się łatwiej zaciągać dym. Mamy tutaj jeszcze karteczkę. Mamy też tutaj również napis po angielsku. Jest to właściwie taka notka od firmy, która nic praktycznie nie znaczy. I tak, wąż jest fajny, fajnie wygląda i zobaczymy, jak działa, bo to jest najważniejsze, więc to jest takie tylko wstępne oględziny. Za chwileczkę rozpalę fajkę i pokażę Wam, jak mniej więcej to działa, a jeszcze dodam, że wąż nadaje się do mycia, ponieważ wąż, wewnątrz węża znajduje się PVC, które nie rdzewieje, ani właśnie nic złego się z nim nie dzieje pod wpływem wody. Jest to sztuczna skóra, podejrzewam, że to jest Skaja. Tutaj mamy nić, jakby. Wszystko wygląda bardzo solidnie, tak więc ja jestem niezwykle ciekaw, jak to będzie działać w praktyce, tak więc ja w tym momencie rozpalam fajkę i powiem Wam, jak to wszystko się dymi i czy naprawdę ten wąż działa na jakby ochładzanie dymu, tak więc za chwilę wracam.
Siemanko, witam Was na recenzji po krótkiej przerwie. I mam już rozpaloną fajkę i mam w cybuchu shisha rome lemon mint. No i teraz tym razem to nie jest a propos shisha rome, tylko to będzie a propos testowania węża Ager, który ma za zadanie ochłodzić nas. Jak widzicie, ma przeźroczysty ustnik, który jest odkręcany w ten sposób. Jak widzicie, odkręciłem i wsadziłem do środka ten mrożący ustnik, który mieliśmy właściwie przedtem o wiele wcześniej włożonego do zamrażarki. On jest w tym momencie teraz zmrożony. Jak widzicie, tutaj na dole mamy lekką taką bańkę jakby powietrza. O, tutaj nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, a na górze mamy najzwyczajniej w świecie lód. Nie wiem, co jest tam w środku, ale właśnie działa to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli nie chcemy schłodzonego, po prostu wyjmujemy to, odkręcamy, to jest na gwint, jak wcześniej Wam zresztą pokazywałem, i wsadzamy potem do środka właśnie wkład, który przedtem mroziliśmy. Wkład, zamrożenie go zajmuje mniej więcej godzinę albo dwie, te wkłady mamy dwa, czyli najzupełniej w świecie nam wystarczą na całe palenie, ponieważ jeszcze nie wiem dokładnie, ale obstawiam, że wkład jeden będzie tak starczał na 30 minut palenia. No zobaczmy, czy jest jakaś zmiana. Dym jest zdecydowanie bardziej chłodny, jakby nie mam żadnego termometru, żeby to zmierzyć, ale nawet teraz, jak mi poleciało na nogę, poczułem zdecydowanie bardziej chłodne. Mimo wszystko to jest tylko po prostu malutki jeden wkładzik, ale może zadziałać. Nie jest to oczywiście aż tak bardzo efektywne jak Ice Hookah Tip, czyli coś, co miałem styczność przedtem z Karolem, testowaliśmy dla Was, czyli taki ogromny, wielki ustnik, który wsadzaliśmy do namora i tam było w środku strasznie dużo tych wkładów. Tu mamy tylko ten jeden wkład, tak więc nie będzie to zmieniać aż tak bardzo znacząco temperatury dymu, no ale jak widzicie, zmienia. Znaczy, nie widzicie, musicie mi uwierzyć na słowo. Powiem szczerze, że jest wyczuwalna różnica, szczególnie jak palimy miętę. Wtedy ten chłodek w gardle jest o wiele bardziej wyczuwalny, no i jakby nie patrzeć, jest to o wiele lepsze niż wsadzanie lodu do dzbanu. Według mnie lód w dzbanie nie spełni absolutnie żadnej funkcji. Jeżeli chcecie ochłody, jak najbardziej proszę o to, żebyście sobie sprawili ten wąż, czy na przykład ten ustnik do namora, o którym wcześniej wspominałem. Teraz w tym momencie to już zaczyna się powoli rozpuszczać, ponieważ zauważyłem przed chwilą, że sopelek spadł na dół, tak więc zobaczymy, jak teraz będzie zmieniać się temperatura. Cały czas tak samo zimno. Ja zrobię teraz cięcie i wrócimy do siebie za kilka chwil, jak właśnie ustnik już przestanie mnie chłodzić. Ustnik mnie już powoli przestaje chłodzić i powiem Wam szczerze, że jeden taki wkład już do takiego naprawdę rozpuszczenia, już takiego, że prawie nic nie czuć tej zmiany temperatury, to jest dokładnie tak jak mówiłem, pół godziny, dokładnie 29 minut, tak więc myślę, że całkiem nieźle, szczególnie, że jeżeli mamy dwa te wkłady, także możemy to szybko podmienić, a w każdym razie, jeżeli jeden nam się już rozpuści, możemy go wrzucić z powrotem do zamrażarki, potem wyjąć drugi i podejrzewam, że jeżeli dobrze to wszystko zaplanujemy, wkład przez następne pół godziny już będzie zamrożony, tak więc bardzo fajna sprawa. A jedno najlepsze z tego węża, co chciałem Wam powiedzieć, jest to, że ma niesamowicie dużą przepustowość, nieporównywalnie większą do namora i dym po prostu się ciągnie bez najmniejszych oporów, tak więc jeżeli nie chcecie kupować tego węża tylko dlatego, że ma wkład ochładzający, na pewno możecie go kupić dlatego, że ma naprawdę bardzo dużą przepustowość. No i przede wszystkim fajnie wygląda, można widzieć dym, jak zaciągamy. No i ma, przede wszystkim jest bardzo wygodny w trzymaniu i w paleniu, tak więc według mnie ocena naprawdę bardzo dobra, oczywiście dostępny na shishasklep.pl. No i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.